poprawki 70 na 119. Też jest to działka leśna. Miasto ode mnie chce nabić drogę przez tą działkę do placu zabaw. Chodzi o tą fioletową działkę tutaj na rysunku, tak. Na tę różową. Słucham. No i miasto chce ode mnie nabić drogę na tej działce i ta lokalizacja, nie obiecują mi, że mi to pod zabudowę w planie zagospodarowania to całą działkę ujmą. Mówimy tutaj o tej, co jest tam... 70-119 działka. Nie mam tutaj numerów podłączonych, więc ta podusłuch publiczna. Wie pan co? Proszę zwrócić uwagę, myślę, że to będzie ok. Faktycznie niech to się pojawi w uwadze, będzie to rozpatrywane. Myślę, że tutaj jest to do załatwienia. Nazywam się Chorwański Eugeniusz. Chciałem się zapytać o przekształcenie działki na Jana Pawła II. Numer działki 507-32. Ona miała być podzabudowa inwestycje mieszkaniowe. Dobrze. Tak jak wcześniej wspominałem, mamy tutaj pewne ograniczenia prawne wynikające z tego, że no, te bilanse terenu trzeba muszą być sporządzone na etapie studium, czyli musi wyjść zapotrzebowanie na nową zabudowę i to jest liczone dla całej gminy. Te zapotrzebowanie nie wyszło i można było wziąć pod uwagę to, co jest w istniejących dokumentach. Tutaj ten teren, ta działka jest w studium jako teren zielony. Tak, ale miała być przekształcona już tyle lat do tyłu. Okej, naprawdę, ja to wszystko rozumiem, tylko mamy związane ręce przepisami. Jeżeli ta działka zostałaby wprowadzona jako zabudowa, a to nie wynika z bilansu, którą wspominałem, to prawdopodobnie wojewoda to wypatrzy, bo są dosyć skuteczni, wyłapują takie rzeczy. I prawdopodobnie całe studium zostało uchylone, więc rozumiem tutaj pana stanowisko, ale tutaj, że tak powiem, mamy troszkę związane ręce przepisami. Dzień dobry, Jola Będzich, numer działki 11207 i 208 końcówka, ordona Juliusza Konstantego. Wszystkie działki po bokach, z przodu, z tyłu są działkami budowlanymi. Ja działkę, nie wiem, 15-20 lat temu kupiłam, był to teren gminy Olszewo-Borki. Była to działka budowlana. Później objęło to starostwo powiatowe, zrobiła mi się działka orna. Później przyjęło to miasto Ostrołęka, z racji tego, że nie ma chyba terenów ornych, zrobił mi się las. Nie ma na działce nawet krzaków, jak pani mówiła, że tam u niej jest jakieś zatrzewienie. Nie ma jednego drzewa, nie ma jednego krzaka. No i działka jest leśna. Jest jedna, jedyna działka leśna w osiedlu
domów jednorodzinnych. I powiem tak, moje pytanie, skąd i dlaczego to jest podtrzymane? Było w przypadku robienia czegoś, co się nazywa uproszczony plan urządzania lasu. Składałam odwołanie, była jakaś tam wizja przeprowadzana lokalna, mam zdjęcia, pięknie, nawet jednego źdźbła trawy nie ma, a nie mowa już o drzewach. No i dalej jest działka leśna. Ta działka była wcześniej, rozumiem, że była zalesiona i zostały drzewa usunięte. Nie, nie, ona nigdy nie była zalesiona. Ja ją kupiłam z terenu gminy Olszewo-Borki. Później była zmiana i kupiłam ją jako działkę budowlaną, płaciłam normalny podatek budowlany. Później to wpadło pod starostwo, zrobiła się działka olna. Później zrobił się z tego, jak to przeszłam do miasta, las. I wszyscy mówili, proszę to zostawić w spokoju, przy najbliższych planach się to wyprostuje. No ale jakoś tak się nie chce wyprostować. I z każdej strony mam sąsiadów pobudowanych. Okej, to jest ta działka. Jest przeznaczona na teren na pozabudowę mieszkaniową usługową. Tak, nowych zmianach. Na tym tutaj tą mapa jest, to jest ten projekt, który jest wyłożony i ma pani, jest to wskazane jako teren pozabudowy mieszkaniową. Rozumiem, że mam nie składać żadnych odwołań, bo ja patrząc na to, co mi się udało wydrukować ze strony, to ona dalej jest. No to tutaj ma pani to przybliżenie takie duże, to jest na geoportalu państwa ta działka, to są te dwie działki. To jest na mapie, to jest dokładnie ta działka, czyli to jest teren podzabudowy przeznaczony. Nie wiem, czy tam jest, jak tam jest z panem miejscowym, bo nie mogę teraz go podłączyć. Czy w obecnym planie tam jest, jakie jest przeznaczenie w obecnym planie miejscowym? Tam jest ciągle las. Okej, to studium jest to ten pierwszy krok, tak? Jest ta polityka strategiczna pokazana i studium pokazuje, że to jest ten teren pod zabudowę mieszkaniową z usługami, ale w związku z tym, że tam jest las, to na etapie planu miejscowego trzeba będzie, żeby ten las, żeby ten przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową uzyskać, ten las trzeba będzie wyłączyć z użytkowania leśnego, czyli będzie trzeba złożyć w trakcie procedury planu miejscowego, będzie trzeba złożyć wniosek o wyłączenie z gruntów leśnych na cele nieleśne. Jest to poza urzędem. Podejrzewam, że w tym miejscu prawdopodobnie... Ja przepraszam, że panu przerwę, bo dowiadywałam się już o Olsztynie, jeśli chodzi panu o nadleśnictwo i powiedziałam, że sklasyfikowano mi działkę jako leśną, to pan, i on mówi, a nie ma tam żadnego drzewa. On mówi, to niech pani tego głośno nie mówi, bo pani jest do ukarania. No i o czym mówimy? Działka bez lasu i ja jestem do ukarania, bo tam nie ma lasu, tak? Dobrze, to ja pani wyjaśnię, to wygląda z innej prawdy. To, że jest teren przeznaczony jako LS, czyli w ewidencji gruntów i budynków, to jest teren leśny. Jeżeli tam nie ma lasu, to powinien być zalesiony. Pani obowiązek jest, żeby ten teren zalesić. Tak to wygląda od strony prawnej. Ja pani mówię, jak od strony prawnej zrobić, żeby tam można było coś postawić. Czyli studium jest tym pierwszym krokiem, ten etap już, jak zostanie to studium przyjęte, no to ten teren faktycznie będzie już pod zabudową mieszkaniową. Ale żeby można było uzyskać pozwolenie na budowę, potrzebny jest plan miejscowy. Czyli, ale żeby zrobić plan miejscowy, to teren, który jest jako LS oznaczony, on musi uzyskać zgodę w tym wypadku marszałka województwa, żeby tą zgodę uzyskać. Jest to organ zupełnie niezależny od miasta i to jest na zasadzie takiej, że albo daje, albo nie daje. Tutaj nie chcę mówić, jak będzie. Wydaje mi się, że szanse na to, żeby to uzyskać, jest spore, tylko od razu wskazuję po prostu na, że ma ścieżkę i że ona na pewno nie będzie szybka. Ja chciałem się o taką działeczkę zapytać na przybycie Śliwnej,
na osiedlu Pomian. To jest 5783. Moje nazwisko Niedziński Kazimierz. Jestem właścicielem tej działeczki. No i jakie tam w planach miało być? 5783. Przykaz? 5783. Obręb 005. To jest ulica Żniwna. To jest jeden z tych terenów, o których mówiłem, czyli to są tereny poza obecnym planem miejscowym, poza studium i dla których nie wychodzi bilans. I tutaj w tym wypadku jest studium obecnym, obowiązującym wskazany po prostu las. Nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić na tym etapie. No, bo fizycznie tam lasu nie ma, bo wichura biła, aż w sądzie się znalazłem, ponieważ leśnicy podali, a wichura biła zniszczyło 80% tego lasu w 2017 roku. W związku z tym, że dookoła jest osiedle zabudowane, deweloperka budują, to nie ma takiej z nadleśnictwa. Byłem w konsultacji z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie i w Ostrołęce i nie ma takiej możliwości, żeby tego lasu odnowić ponownie, bo jest no, jak po prostu młodego chłodnika wsadzić, ponieważ dookoła jest no, teren zabudowany i służy tylko do nie wiem, do wyprowadzania psów i tak śmiecenia i tak dalej, i tak dalej. No. I tam są dwie działki, to ta jedna moim zdaniem powinna no, zostać jako las, a na tej drugiej chcieliśmy te pozostałe 12 sosen utrzymać, niech one by między budową, za budową trwała. Mam dwoje dzieci, chciałbym dwie działki mieć. Jasne. Rozumiem. I od punktu widzenia urbanistycznego jak najbardziej bym chętnie to zrobił. Ale od strony prawnej w obecnych dokumentach jest to jako las. Rozumiem. I no tak jak mówiłem, ten bilans terenu, który nas trzyma, nie pozwala nam wyznaczyć coś więcej. Jak ten teren dookoła się cały zabuduje, będą już wszystkie sieci, będzie już zrobiona porządnie droga, to wtedy będzie można spróbować powalczyć. Ale na tym etapie nie ma szans. Ewentualnie, co ja mogę polecić? Ewentualnie można spróbować, jak już będzie to całe studium, tak? Jeżeli uda się to studium zakończyć, uchwalić, ono będzie w mocy, te, które tutaj przygotowujemy, będzie można spróbować wystąpić o zmianę cząstkową. Czyli nie całe tylko studium, tylko konkretnie punktowo na tym terenie. I troszkę inaczej wtedy jest to rozpatrywane przez wojewodę. Można próbować trochę inaczej to naciągać, trochę inaczej zakrzywiać rzeczywistość i uzasadniać. I wtedy jest może szansa na to, ale przy tej edycji studium nie. Złożyłem wniosek do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o wykluczenie z produkcji leśnej na cele budowlane. No to dostałem odpowiedź, podzwoniłem tam do pana dyrektora i mówi, żeby dostarczyć dokument, znaczy do przestrzennego planu zagospodarowania danego terenu i oni wtedy będą mogli rozmyślić, ale tylko no, nie więcej jak 5 arów mogą się dziedziczyć z tego. To z nadleśnictwa dostałem taki dokument, ale tam w naturze nie ma drzew. No. Kilka zostało to po to, żeby po prostu na nie popatrzeć w centrum miasta, żeby te starą drzewy kilka zostało. Okay. Ale to, co mówiło nadleśnictwo, jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, nie ma przełożenia na studium. To są zupełnie inne poziomy, one się nie stykają i tutaj to, że oni tak powiedzieli, to jest na zasadzie takiej, że jakby w studium to zmienić, to wprowadzić zmianę i później w planie miejscowym, to można by to zrobić, ale nie odwrotnie.
Paulina Jakubiak. Chciałabym zapytać o grunt zlokalizowany przy ulicy 1 Armii Wojska Polskiego 11, to jest działka 30028. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie tego terenu to jest przemysł. W studium wskazanym przez Państwa zostało to zmienione symbolem MNU, czyli jak wskazuje legenda, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Widzi Pan to? Właśnie to, gdzie naokoło widzimy fiolet i przemysł, a działka, którego jestem współwłaścicielką, jest oznaczona symbolem MNU. Chciałabym zapytać o celowość tej zmiany. No i jak projektant wyobraża sobie postawienie tam zabudowy jednorodzinnej, mieszkaniowej w sąsiedztwie przemysłu. A poza tym działka jest... Właścicielem działki jest firma, spółka. Więc jest to z zamysłem przeznaczenia typowo pod biznes, a nie pod zabudowę jednorodzinną, mieszkaniową. To jest kwestia taka, że na tych terenach sąsiednich mamy już, na działce sąsiedniej mamy działkę z zabudowy mieszkalnej. To było, jest to, wynika to z tego. Mamy też tereny leśne, które tutaj wskazaliśmy do ochrony, ale w związku z tym, jak Pani mówi, także tutaj jako właściciele no nie widzicie tego zagospodarowania. Powiem szczerze, że ten teren to nie jest na zasadzie takiej, że my chcemy tutaj narzucić i tworzyć faktycznie tereny mieszkaniowe, żeby można było, żeby te, obok funkcji przemysłu budować mieszkania, bo to te dwie funkcje są bardzo, że tak powiem, konfliktowe i konfliktogenne i faktycznie powinniśmy tego unikać. To jest, wynika z pewnego stanu zastanego. Bardzo dobrze, że Pani o tym mówi. Teren jest zakrzaczony, nie zadrzewiony. Okej. Bardzo bym prosił, żeby taką uwagę faktycznie sformułować. To już zostało złożone przez nas. Także tutaj w tym wypadku będzie to rozpatrywane, ale myślę, że tutaj jest spora szansa na to, żeby tą uwagę przyjąć, bo ten, faktycznie ten teren mieszkaniowy w tym miejscu jest to, no, że tak powiem, troszkę... jest problemem, bo tutaj konflikty będą się pojawiać, aczkolwiek ten budynek, który tutaj widać na rysunku, on jest jako... Jest, ale ten budynek nie istnieje tam. W ewidencji on dalej jest, więc można by powiedzieć, że skoro był, można go odbudować, więc pewne to konsekwencje prawne budzi. Znaczy, ale, myślę, że gdyby widniał w ewidencji, to byśmy płacili ten podatek od niego, jego nie płacimy, więc widocznie go nie ma. Jest ten budynek, jest w tym miejscu, jest w ewidencji pokazany, jest ten budynek. Okej, fajnie, że to wyszło. Proszę o uwagę, będę miał to na uwadze i naprawdę z chęcią ten teren zmienię na fioletowy, tak jak sąsiedni, bo faktycznie tutaj no to jest, ta mieszkaniówka to jest duży problem. Projekt służby układowania w kierunku zagospodarowania przestrzennego między ulicami Składową, Słowa.
mieszkania i budynki będą nie zastrzeżenia w przyszłości, bo jak pod oknami będzie zakład produkcyjny, to nic na nas, po naszych dzieci tego nie kupi. 4. Usuwanie terenu za budowę produkcyjną techniczną usługową na terenie 30-letniej enklawy zieleni. Mieszkam tam 37 lat, wcześniej też była zieleń, ale może nie było tak, było dużo różnych drzew. O podłożu torfowym. O podłożu torfowym. Kiedyś, jak jeszcze były na pokrótki działkowe, to się nawaliło blisko, przez rok się zmieniło. Wypaliła się ogromna dziura i straż pożarna musiała to wziąć w końcu. W terenie, gdy nie było tej dostępności wysokiej, był to teren zalewowy. Jak była po wiosnie, to tam po jednym roku po zimie, przepraszam, no stopy wiosenne, to wódki sam pływa, tylko za jak nie wziął. I terenie zamieszkały już wiele gatunków zwierząt i ptaków. Są to tereny normowe, najrosty tam po prostu wszystko się rusza od ptaków. A są tam lisy, zające, kwadranty, jedne. Czy to jest ten teren, który pokazuję teraz? Czy to jest... Bo ja nie znam swojego, proszę mnie... Tutaj jest w ogóle błąd, bo tam jest weterynaria. Tutaj jest... tak, to jest ten teren. To jest ten teren. Tak, bo tam teraz chodziliście na różowo weterynarię. To ta weterynaria, a teraz na tym, tam wcześniej się nie było. Nigdy tam nie było, że tam, tam zawsze były tereny rolnicze. To przy... Zawsze tutaj... Starfo, takie jak gdyby na... Tam nie było czegoś takiego. Tych pierwszych takich... To znaczy... Okej. Dobra, to chodź. Dobrze. Bardzo ciekawa uwaga, widzę, pani przygotowana jest tutaj do tego, bardzo fajnie. Bardzo zachęcam, żeby taka uwaga została już, myślę, że jest przygotowana, więc i tak zostanie złożona, więc żeby została złożona. Okej. Dobrze, to ja pani teraz odpowiem, jak to wygląda z punktu formalnego i takiego prawnego. Te konsultacje społeczne wcześniej to była inicjatywa miejska, żeby tu państwo trochę wyjść, żeby państwo też mogli zapoznać się z tym terenem. To nie jest praktyka powszechna. Nieczęsto to się dzieje, raczej się to ogranicza, żeby właśnie ten kontakt ograniczyć z mieszkańcami. Tutaj miasto wyszło do państwa, żeby też państwo mieli więcej czasu i możliwości, żeby zapoznać się z tym terenem. I uwagi tam do tamtego w tamtych konsultacjach były składane, urząd je zbierał, ale nie powodowały konkretnych skutków prawnych, bo tak jak jest ustawowo. W tym momencie jesteśmy w trakcie publicznego wyłożenia, które jest określone w ustawie. I to już rodzi pewne konsekwencje prawne, czyli ta uwaga zostanie złożona teraz, w trakcie wyłożenia, to po stronie burmistrza jest obowiązek, że musi tą uwagę rozpatrzyć, jeżeli nie uwzględni, to musi uzasadnić dlaczego. I wtedy taka uwaga razem ze studium będzie uchwalana przez Radę Miasta i radni będą głosowali też za tą uwagę. Radni w tym momencie też mogą powiedzieć, że ta uwaga musi być uwzględniona i wtedy studium nie jest uchwalone, ta uwaga musi być wprowadzona. I to powoduje, właśnie dlatego zachęcam panią, żeby teraz była ta uwaga złożona, żeby to się mogło, że tak powiem, zazębić i żeby to miało te normy prawne już narzucone. Odnosząc się do tego, co pani mówiła, opieraliśmy się w tym miejscu dużo na tym, co jest w obecnym dokumencie. To, co widać teraz, to jest obecne studium, obowiązujące studium miasta, więc ta strefa przemysłowa jest już w dokumencie planistycznym od wielu, wielu lat.